Drodzy Państwo, ruch w księgarni jak na Marszałkowskiej, a to wszystko dlatego, że przecież zbliżają się święta i jeżeli nie macie prezentu, to jest to ostatni moment, ostatni dzwonek, żeby prezent książkowy kupić, bo jak mawia stara maksyma, kto przez święta nie przeczyta ani jednej książki, to gdzieś na świecie umrze jedna panda. O, taki suchar, ale często się o tych pandach mówi. Przejdźmy do rzeczy. Najpierw książki dla dzieci. Moi drodzy, to jest książka, która nie jest zwykłą książką. W głębiach oceanu doskonała rzecz wydana przez wydawnictwo Dwie Siostry, które specjalizuje się w książkach dla dzieci. Może i wygląda zwyczajnie, ale uwaga, zwyczajna nie jest, bo jest to książka 3D. Możemy ją rozłożyć i wtedy nasze dzieci będą wiedziały, co się kryje pod taflą wody, jakie zwierzęta tam żyją. I to nie jest tutaj jednostkowy przypadek, bo każda strona jest tak skonstruowana, że można ją bardzo ładnie rozłożyć. Więc jeżeli chcecie zaprzyjaźnić wasze dzieciaki z przyrodą, to jest dobry wybór. Druga rzecz, którą chciałbym wam polecić, to opowieści na dobranoc. I okazuje się, że w dzisiejszym świecie nie tylko faceci mogą być bohaterami albo superbohaterami. I ta książka jest właśnie o kobietach, o dziewczynach, które bardzo dużo w swoim życiu osiągnęły. I jest to książka, co ważne, nie tylko dla kobiet, dziewczyn, dziewczynek. Znajdziemy tutaj m.in. historię Coco Chanel, znajdziemy historię Kleopatry, znajdziemy historię pierwszej kobiety, która ścigała się w Formule 1, więc tych historii jest tutaj bardzo wiele i na pewno najmłodszych czy najmłodsze ta książka zmotywuje do ciężkiej pracy, żeby również być może w przyszłości do takiej książki trafić. A skoro jesteśmy na Śląsku, to nie może się obyć bez śląskiego akcentu. Być może pamiętacie pierwszą książkę Waldka Cichonia, który napisał bajki, które są napisane i po śląsku, i po polsku. A teraz właśnie na rynku pojawiła się druga część. Dowiecie się m.in. jak to było z Fiatem 126P, kim jest John Beldon, który przyjechał tutaj na Śląsk i zbudował poniekąd jego potęgę przemysłową. Przeczytacie też o bardzo ważnym i słynnym meczu hokejowym w Spodku między Polską a Związkiem Radzieckim, więc książka również dla dzieci, również dla dorosłych, również dla tych, którzy znają Śląski, również dla tych, którzy Śląskiego nie znają, bo są to historie napisane po polsku. Przechodzimy do książek dla dorosłych. Nawet dla bardzo dorosłych. Kryminał Ragdoll. Doskonała historia, w której na początku są trupy, a potem jest tylko lepiej, można powiedzieć. Na początku śledczy znajdują ciało, które jest zszyte z sześciu różnych ludzi, a potem na policję przychodzi list, w którym dowiadujemy się, kto umrze i kiedy umrze. Co ciekawe, na końcu tej listy jest oficer policji. Jak przebiega to śledztwo? Czy uda się uratować te osoby, które są na liście? Tego dowiecie się z tego doskonałego kryminału. Dobry na długie zimowe wieczory, chociaż z tą zimą to na razie różnie bywa, bo śniegu nie ma, ale wcześniej robi się ciemno, więc można czytać. Robert Harris, czyli autora, którego nikomu specjalnie przedstawiać nie trzeba, w przyszłym roku najprawdopodobniej przyjedzie do Polski. Książka Konklawy, jak sama nazwa wskazuje, traktuje o wyborze papieża. Oczywiście o fikcyjnym wyborze papieża. Autor przyznaje, że w trakcie robienia researchu do tej książki rozmawiał z kardynałami, którzy w konklawie brali udział, co oczywiście jest nielegalne, więc tych kardynałów nie wymienił z imienia i nazwiska. Dowiadujemy się, jak może przebiegać wybór papieża, jakie tworzą się tam grupy i tak naprawdę jest tak jak w naszym zwykłym życiu, czyli każdy z kardynałów ma jakieś grzechy w przeszłości, które stara się ukryć i tak naprawdę, mimo że niektórzy mówią, że nie chcą, to każdy chce zostać głową Kościoła katolickiego na świecie, więc bardzo dobra książka. Zygmunt Miłoszewski. Zupełnie nowe otwarcie Zygmunta Miłoszewskiego. Książka bardziej psychologiczna niż kryminalna, a tak naprawdę kryminału tutaj praktycznie nie ma. Zastanawiali się Państwo, co byście zrobili, gdybyście mieli jeszcze jedną szansę i gdybyście cofnęli się 20 albo 30 lat wstecz, co byście zmienili w swoim życiu? A może niczego byście nie zmienili? A może chcielibyście przeżyć je inaczej? A może podjęlibyście zupełnie inne decyzje? Więc to jest książka właśnie o tym, czy jeszcze raz daną szansę są ludzie w stanie wykorzystać.
I jeszcze dwie rzeczy. Zawisza Czarnej, najnowsza książka Kuby Ćwieka. Sama okładka już mówi wszystko, czyli patriota, który jest czarnoskóry. No, w dzisiejszych czasach ta książka może wzbudzić duże kontrowersje, szczególnie w naszym kraju, bo jak to patriota, w dodatku czarnoskóry, wiem, że autor odbierał różne dziwne wiadomości na Facebooku i w mailach od prawdziwych patriotów, a więc jest to historia Zawiszy Czarnego, który jest tym dobrym. No i to jest książka, która pokazuje, że tak naprawdę nie nasze pochodzenie i nie kolor skóry świadczy o tym, kim jesteśmy i jacy jesteśmy. Bardzo dobra powieść Kuby. I na sam koniec zostawiłem Wam książkę Dmitrija Gluchnowskiego, który nie tak dawno był w Polsce, był również tutaj na Śląsku. Książka pod tytułem Tekst. Co może się stać, jeżeli przechwycimy czyjegoś smartfona? Czy możemy również przejąć jego życie? Okazuje się, że tak. Tutaj historia rozpoczyna się w momencie, kiedy młody chłopak zostaje aresztowany, bo milicjant podrzucił mu narkotyki do kieszeni. Po wyjściu z więzienia ten chłopak znajduje tego policjanta i niestety, albo stety dla tej fabuły, zabija go i ukrywa tak, że nikt nie potrafi go znaleźć. Jednocześnie wyciąga mu z kieszeni telefon i wciela się w niego, to znaczy koresponduje z jego rodzicami, z jego dziewczyną i tak dalej, więc jeżeli po raz kolejny będziecie mieli ochotę sięgnąć po smartfona i zalogować się na różnych portalach społecznościowych, to pomyślcie, czy może jednak warto sięgnąć po książkę i zobaczyć, z czym może się skończyć zabawa smartfonem i czy ktoś może przejąć waszą tożsamość. To by było na tyle. Oczywiście ile osób, tyle propozycji. Ja poleciłem wam te książki. Serdecznie zapraszam. Wesołych świąt, miłego czytania i pamiętajcie, że te musimy ocalić pandę.